Witam Was bardzo serdecznie. No, ostatnio mamy taką sprawę dość głośną, mianowicie chodzi o ustawę dotyczącą Instytutu Pamięci Narodowej, w której to ustawie jest penalizacja bodajże chyba do 3 lat więzienia tego, że mówi się na temat fałszywie oczywiście tego, że Polacy, prawda, brali udział w Holokauście. Zacznę najpierw od... jeszcze jedna rzecz. Pani Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce, odwołana w tej chwili przez pana Benjamina Netanyahu do Izraela. Oczywiście sprzeciwiła się tej ustawie, choć na początku wcale jej nie była przeciwna. Powiem teraz swój komentarz. Najpierw jednak wyjaśnię jedną kwestię. Mianowicie bardzo drażni mnie słowo Holokaust. Ponieważ słowo Holokaust oznacza w Biblii, i to jest bardzo ważne, ofiarę całopalną dla Pana Boga. Natomiast jest inne słowo, które powinno być używane powszechnie, czyli mianowicie słowo Shoah. Aż słowo Shoah oznacza po prostu zagładę. To tak gwoli uściślenia. Natomiast jeśli chodzi o mój komentarz. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Polska powinna coś zrobić z tym, że wielokrotnie mówiono na temat tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych, prawda? I było to wielokrotnie sytuacja. Natomiast ja uważam, że być może lepsze byłoby, gdyby na przykład regularnie po prostu podawać do sądów amerykańskich, bądź też w ogóle sądów międzynarodowych, po prostu tego typu sprawy. Tak robili na przykład Rosjanie, właściwie Sowieci, w przypadku Katynia skutecznie uniemożliwiając przez wiele lat dotarcie do prawdy. W tym przypadku akurat dotarcie do prawdy. Tutaj jest to walka z kłamstwem. Więc przede wszystkim trzeba zacząć od tego. Być może to byłoby lepsze. Może należałoby po prostu, tak jak proponował pan Wojciech Cejrowski w programie Minęła 20, po prostu przepisać dokładnie słowo w słowo ustawę izraelską i z tejże ustawy po prostu skorzystać. Pokazać ją wcześniej oczywiście naszym przyjaciołom z Izraela. Mówię tutaj w sensie praktycznym. Tak, jednak Izrael jest ważny dla naszego państwa. I wojnę z Izraelem tak naprawdę w tym przypadku przegramy. Ponieważ tutaj wstrąciły się oczywiście Stany Zjednoczone, które staną po stronie, prawda, Izraela. Co jeszcze? Jeżeli piszemy jakąś ustawę, no to warto jest, prawda, wcześniej napisać ją normalnie, a nie na kolanie. Ale okej, mleko się rozlało. W tym przypadku nie mamy innego wyjścia, jak no, ta pani została, że tak powiem, pani Anna Azari, odwołana do Izraela, natomiast uważam, że jedynym wyjściem jest po prostu obrona tej ustawy, w tym momencie za wszelką cenę tak naprawdę. Ponieważ nie możemy, jako państwo szanujące się, nie możemy w tym momencie się poddać. To znaczy nie możemy pokazać, że jesteśmy słabi i że siebie nie szanujemy, że byle który ambasador coś powie, to my od razu się słuchamy i lecimy. To nie mogą być czasy sprzed rozbiorów, kiedy to pierwszy lepszy rosyjski ambasador mówił co chce i co mu się podoba i myśmy go słuchali. No niestety nie możemy tak robić.
Sprawa jest bardzo ciężka, uważam, i tak naprawdę nie znam, jakie mogłoby być ku temu rozwiązanie. Po prostu państwo polskie musi sobie jakoś z tym dać radę. Przede wszystkim trzeba też zrobić kampanię informacyjną. Trzeba pokazać, że jeżeli Żydzi chcą iść na ostre, to my też musimy iść na ostre. To znaczy, musimy pokazać na przykład działalność żydowskiej policji. Którzy to policjanci żydowscy w sposób okrutny, trzeba to powiedzieć, ratując własne życie oczywiście, prowadzili na śmierć swoich ojców, swojej matki i tak dalej. To jest ważne. To jest istotna sprawa. Trzeba pokazać też na przykład działalność ubecką wśród Żydów. Trzeba pokazać jeszcze parę innych rzeczy. Pamiętajmy, że na przykład bardzo wysoko postawieni Żydzi stali tutaj po stronie Urzędu Bezpieczeństwa. Mam na myśli na przykład takie osoby jak chociażby Radkiewicz czy jeszcze paru innych. Nawet Józef Światło, prawda? Fleischpan i tak dalej, i tak dalej. To trzeba powypuklać. Trzeba wypuklać to, co oni robili. Ilu Żydów, prawda, uratowało Polaków z rąk na przykład NKWD-istów. A myśmy ile uratowali? Pamiętajmy, że Polska ma najwięcej drzewek, mówię Polacy, mają najwięcej drzewek w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. To, jeśli tak mówię, Żydzi chcą iść na ostro. A Żydzi to naród twardy. To naród twardy, podkreślam to. Już Pismo Święte mówi, że jest to naród o twardym karku. Ale ten kark można złamać, jeśli potrzeba. Tylko trzeba wiedzieć jak. Trzeba być twardszym i sprytniejszym. Nie można poddawać się emocjom. Trzeba zrobić na spokojnie, prawda, i w sposób wyważony. Pamiętajmy jedno, że jest jeszcze szansa też na to, żebyśmy rozmawiali w sposób cywilizowany. A tą szansą jest na przykład to, że Żydzi wycofają się ze swoich nieprawnych roszczeń w sprawach chociażby kamienic i tak dalej. No pomyślmy taką rzecz. Jest we Lwowie jakaś kamienica. No ja tam miałem rodzinę na Kresach dawniej, ale nie wiem czy we Lwowie. W każdym razie na przykład idę sobie do jakiegoś ukraińskiego urzędu i mówię tak. Chcę kamienicę po jakimś tam Polaku, który został wypędzony z tejże kamienicy, która była jego własnością. Wyśmieją mnie. No więc właśnie. I powinniśmy zażądać od Żydów wycofanie się z tych rzeczy. Czyli jedna rzecz za drugą. My wycofamy się z tej ustawy, bądź ją zmodyfikujemy na wzór izraelski, albo, a oni się wycofają ze swoich. Musimy też szukać sojuszników. Czasem być może trzeba zagrozić szukaniem sojuszników wśród Rosjan. Niestety, ale tak. Jeżeli wy w ten sposób postępujecie, to my znajdziemy sojuszników nawet w Iranie, jeśli potrzeba. My tą wojnę przegramy, ale możemy wam tak dokopać, że wam się odechce wszystkiego. To jest istotne. Także teraz zwracam się do Żydów. Słuchajcie, nie ma sensu toczyć wojny z Polakami, bo myśmy dali wam schronienie. Pamiętajcie, że nasza ojczyzna to, kiedy wasi przodkowie przyszli tutaj do nas, to drzewa szumiały w takim szumem,
które oznaczało dla was jakby słowo Polin, czyli tu spoczniesz, tu odpoczniesz. I nie chodzi tutaj o Holokaust, nie chodzi tu o Shoah, tylko chodzi o to, że wasi przodkowie tutaj znaleźli odpoczynek przed prześladowaniami, czy w Hiszpanii, czy w innych krajach. I pamiętajcie o tym. Jeśli nie chcecie o tym pamiętać, to chociaż szanujcie waszą przybraną ojczyznę. Tak jak szanują Tatarzy chociażby. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.